Chciałbym nawiązać do tekstu, który jest, który rozważałem tydzień temu. Z Listu do Rzymian chcę jakby skupić się troszeczkę na kolejnej bardzo ważnej rzeczy. Pamiętacie, czytaliśmy szósty rozdział Listu do Rzymian, wiersz 22. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Chciałbym, żebyśmy bardzo jasno widzieli z tego fragmentu Bożego Słowa taką prawidłowość. Oto pierwszą rzeczą, jaką Bóg czyni w życiu każdego człowieka i chce uczynić, to jest to, aby wyzwolić nas od mocy grzechu, od Jego siły. Temu poświęciłem praktycznie całe ostatnie kazanie, na tym, na tym się skupiłem. Ale dalej jest powiedziane, że ci wyzwoleni nie są zostawieni od tak sobie gdzieś w jakiejś duchowej próżni. Ale tu jest napisane, że kiedy nawracamy się do Boga, to oddajemy się świadomie, dobrowolnie z miłości do Pana. W wyniku tego, że widzimy, jak bardzo On nas umiłował, oddajemy się w służbę dla Boga, stajemy się Bożymi sługami. To słowo, które tutaj jest użyte, dulos, ono oznacza sługę i zarazem niewolnika. Dlatego tłumaczenia różnie to oddają. Raz słowem na służbę, innym razem w niewolę Jezusowi Chrystusowi. Ale jedno i drugie jest właściwe, bo wyzwolony oddaje się całkowicie w niewolę Panu, w służbę dla Pana. I to nie jest na takiej zasadzie, że jestem do tego zmuszony, ale dlatego, że ja chcę od momentu nawrócenia, zresztą na tym polega nawrócenie. Że wypowiadam posłuszeństwo diabłu, grzechowi, a oddaję się pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. I efektem tego wyzwolenia i oddania samego siebie w służbę Bogu jest owoc wydawany w naszym życiu, owoc uświęcenia. I tutaj chcę dzisiaj zwrócić uwagę na to, jak bardzo ważne jest, na co ty i ja mamy decydujący wpływ. Jak nasze życie będzie się kształtować? Czy będę człowiekiem, który chodzi w bliskiej społeczności z Bogiem, czyli trwa w uświęceniu, w tym poświęceniu dla Pana, bo to jest niesamowicie istotne i ważne z punktu, z perspektywy Bożego Królestwa. Bo kto wyzwolony od grzechu, a nie prowadzi swojego życia w uświęceniu, może się Stać tak, że wróci z powrotem do tego, z czego został wyrwany. I od przed tym przestrzega nas bardzo wyraźnie Słowo Boże. Jeszcze jedna taka ważna refleksja, którą chciałbym podkreślić. Biblia nowo, nowonarodzonych, nawróconych chrześcijan nazywa świętymi. Jesteśmy świętym Bożym ludem. A więc jesteś uświęcony przez krew Chrystusa, jesteś uświęcony przez obecność Chrystusa w twoim życiu, Ducha Świętego i Ojca. Bo Ojciec, Syn i Duch Święty wypełniają nas i w jaki sposób przez Ducha Świętego oni są obecni w życiu odrodzonego człowieka. A więc nie jesteś nazwany już grzesznikiem. Jesteś święty. To nie znaczy, że jesteś bezgrzeszny. Ale jesteś święty, oddzielony dla Boga, aby żyć uświęconym, poświęconym życiem. I to jest od, ogromna odpowiedzialność każdego z nas. Apostoł Paweł, pisząc swoje listy, zwróćcie uwagę, on pisze do świętych, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym. On nie pisze do nich jako już do grzeszników, chociaż, jak mówię, wszyscy upadamy jeszcze, ale pisze do świętych. W Jezusie Chrystusie, ty i ja, w Jezusie Chrystusie zostaliśmy oddzieleni, bo święty to jest oddzielony od tego, co nieczyste, do tego, co święte. Dla Boga oddzielony. Każdy z nas. Tak więc, dlatego nazywamy się i pismo nazywa nas. Świętymi nie ze względu na Twoje czy moje uczynki, zasługi, starania, nie ze względu na dzieło krzyża, dzieło krwi Chrystusa, która oddzieliła nas, oczyściła, oddzieliła nas od tego, co, co nieczyste, co Bogu się nie podoba. Tak więc będąc świętymi, mamy pilnować swojego chrześcijańskiego życia, tego nowego życia. Mam pilnować i za to odpowiadam przed Bogiem, i za to jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Nic nie dzieje się w tym względzie w sposób jakiś przypadkowy czy mechaniczny. Ty i ja pilnujemy samych siebie, naszych serc, naszych myśli, aby były prawe, aby były właściwe, naszych kroków, naszego działania. I tak jak mówi Paweł w liście do Efezjan, zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, ale do. Dobrych uczynków. A więc chrześcijanin, inaczej mówiąc tak, chcę widzieć w odrodzonym człowieku, mam prawo oczekiwać, że jeżeli ktoś mówi, że został zrodzony z ducha, jest Bożym Dzieckiem, mam prawo oczekiwać przemiany Bożej w jego życiu. Mam prawo oczekiwać, że jego język się zmienia, jego zachowanie się zmienia, jego postępowanie, jego cała, całe kryterium wartości się zmienia, prawda? Kiedy on mówi, że wierzy, to znaczy, że za tym idzie całe jego życie za tym wyznaniem wiary. Bo przecież diabeł też o nim jest napisane, że on też wierzy. Tak pisze Jakub. Diabeł też wierzy. Co z tego, prawda? A więc mówimy o żywej wierze, o odrodzonym człowieku. Zobaczcie, Słowo Boże tutaj mówi: dążcie do pokoju ze wszystkimi ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Baczcie, żeby jakiś gorzki korzeń ro, rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny i lekkomyślny jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. Do kogo Pan mówi? Do ciebie i do mnie. Dąż do pokoju. Dąż do uświęcenia, bo bez tego dążenia, bez tego świadomego działania nie zobaczysz Pana. Dlatego, że jeżeli nie ma w naszym życiu uświęcenia, diabeł powrzuca do naszego życia, co tylko jemu się podoba. Różne myśli niezgodne z Bożym Słowem, postępowania, zachowania, a Ty i ja mamy odpowiedzialność przed Bogiem. Dlatego jest napisane, takie są polecenia do odrodzonych świętych. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Obleczcie się w nowego. To nie jest już do nieodrodzonych ludzi. To jest skierowane słowo do nas wierzących: zewlecz oblecz się w nowego. Oddawaj swoje członki na oręż sprawiedliwości, okiełznaj swój umysł, pisze apostoł Piotr w pierwszym rozdziale. A więc mamy konkretne wyzwania do tego, aby chodzić poświęconym życiem, aby móc podobać się Panu. Jaki jest cel tego wszystkiego? O tym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, kiedy mówi, żebyśmy się stawali podobnymi do obrazu Jego Syna. Mamy przed sobą, powinniśmy mieć osobę Chrystusa Jezusa przed naszymi oczyma. A więc chcę naśladować, prowadzić tak życie w taki sposób, aby Bogu się podobać. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu? To jest mowa do nas odrodzonych. Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Słuchajcie, i wtedy w czasach apostolskich, i później pojawiali się ludzie, którzy mówią: Nie jest ważne, nie ma znaczenia to, jak żyjesz. Jesteś pod łaską. Dzisiaj też bardzo dużo akcentowana jest łaska kosztem uświęcenia. Jakby gdzieś tam zagubiła się to wezwanie do tego, aby nasze życie było godne Ewangelii Jezusa Chrystusa. A jednak słowo tutaj, Boże, jest jednoznaczne. A więc czy mamy pozostać? Bo niektórzy uważali, im więcej grzeszysz, tym więcej łaski. Bo Paweł przecież pisze, tam gdzie grzech się rozmożył, tam łaska obfituje. Wiecie, wyciągnęli z kontekstu to słowo i mówią: okej, okay, popatrz, jestem pod łaską. Ale ja przeczytam inne słowo, które dotyczy. Dotyczy kwestii łaski, i zobaczcie, ta łaska, przez którą Ty i ja jesteśmy zbawieni, ta łaska, która sprawiła, że Ty i ja mogliśmy przyjść do Chrystusa i, i odebrać od Chrystusa przebaczenie, ona do czegoś jednoznacznie nas wzywa, naucza nas. Apostoł Paweł w liście do Tytusa w drugim rozdziale mówi tak, albowiem objawiła się łaska Boża. Zbawienna dla wszystkich ludzi. Dla mnie to jest cudowny wiersz. To nie jest tak, że część przeznaczona jest na zatracenie, część do życia i koniec, nie masz na to wpływu. Nie. Pismo uczy o naszej odpowiedzialności przed Bogiem za swoje zbawienie. Chrystus dokonał dzieła. Jeśli przyjdziesz z ufnością, Bóg obiecuje, że będziesz zbawiony. Łaska! Yy, objawiła się, ona jest zbawienna dla wszystkich ludzi. I dalej po, posłuchajcie, w dwunastym yy, wierszu Paweł pisze tak: ta łaska nas naucza. Tam jest słowo, które oznacza pedagoga, ona nas wychowuje. Pedagog naucza i wychowuje. To jest w tym słowie mieści się jedno i drugie: nauczając nas. Abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Ona mnie naucza, a więc kiedy powołuje się na łaskę, to chciałbym, żeby to było przed moimi oczami, ta boża łaska mnie uczy i wychowuje. Nie, boże dziecko. Abym Wystrzegał się wszystkiego, co jest z bezbożnością, co jest porządliwością, ale też a, naucza mnie, abym postępował w sposób strzemięźliwy. Niektóre tłumaczenie mówią w sposób rozsądny, trzeźwy, kontrolujący, zastanawiający się, nad swoim zachowaniem, czy to, co robię, naprawdę podoba się Bogu, czy jest dobre, czy też nie. Nie lekkomyślnie, zrobię a później pomyślę. Zrobię tak, a później się zastanowię, czy to było dobre czy złe, bo może być później za późno. Bo może być tak, że wpadniesz w takie tarapaty, że całe życie będziesz z tych tarapatów wychodził z powodu lekkomyślności, bo z ostrzeżenie. A Bóg wzywa nas świętymi bądźcie. Świętymi bądźcie. Dlaczego on nas wzywa do świętości? Bo mówi, bo ja jestem święty. A więc wezwanie do świętości jest, nie jest opcją dla ciebie i dla mnie. Dla żadnego Bożego Dziecka to nie jest opcja. To jest nakaz, jest wezwanie, abym był tak abym był święty. Taka jest bowiem wola Boża, pisze Paweł w liście do, do Tesaloniczan 4, 2-9. Taka jest wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, nie z rządzy jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego". Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. I z tego listu Piotra chciałbym, żeby to jeszcze raz zabrzmiało, to, to wezwanie to do świętości. Dlatego okiełzajcie umysły Wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieją Waszą własce, która jest Wam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, jest mowa o łasce. Jest Wam dana. Ale dlatego, że jest wam dana, nie mogę tej łaski lekko traktować. Nie mogę ją jakby pohańbić przez moje lekceważenie czy lekki sposób, niewłaściwy sposób życia, zachowania, postępowania. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego. Który Was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu Waszym. Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest jasne, a więc wyzwoleni z grzechu, oddani w służbę Bogu. Wy mamy przez posłuszeństwo Słowu Bożemu, prawdzie Bożej, robisz nic innego, jak uświęcamy samych siebie. Popatrzcie, w tym samym liście Piotra jest napisane tak. Skoro dusze wasze, wiersz 22, pierwszego rozdziału, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. A więc uświęcone życie. Wezwanie do tego, aby być świętym. Powiem tak, czy spróbuję to troszeczkę... Zrównać, chociaż to są dwa różne określenia, dwa różne terminy. Święty człowiek ma być prawym człowiekiem. Prawy człowiek jest świętym człowiekiem. Kiedy mówię prawy, kiedy Pismo mówi prawy, używa takiego słowa jaszar, szczery, otwarty, taki, którego możesz, który nic nie ma do ukrycia przed innymi, jest, jest czysty. Zachowuje. W czystości swoje, swoje życie. Gdybyśmy popatrzyli na postać Daniela w szóstym rozdziale księgi Daniela, ja nie będę tego czytał, niedawno o tym wspominaliśmy w kontekście wiary. Pamiętacie, Daniel był jednym z trzech zarządców nad satrapami w całym królestwie perskim. Nie wiem, ich, ile ich tam było, 120 wymienionych. W każdym razie był jedną z najważniejszych postaci. Mógł mieć wtedy około 80 lat. Niektórzy mówią także że koło 82 lata. Przeżył już niejednego króla, niejedno mocarstwo. Mocarstwa upadały, a Daniel trwał i był na szczycie i utrzymywał się na szczycie. Tylko, jeden, tylko w jeden sposób można się utrzymać tak wysoko. Jeżeli Ktoś napisał tak, jeżeli masz kompetencje, jesteś zdolny, wiesz, co jak zrobić, a nie masz charakteru prawego, wyjdziesz na szczyt, ale szybko spadniesz. Przez swój nieprawy charakter. Ale jak się utrzymać na szczycie, mając kompetencje? Przez prawy charakter. Przez święte życie. I Daniel takim człowiekiem był. Biblia mówi, że on był według Bożego Serca, tak? Czy... Proszę? W każdym razie był bardzo. Mężem miłym, dzięki Wojtkowi, mężem miłym, tak to jest powiedziane, miłym Bogu, przez swoją prawość. Był człowiekiem, który nie miał dwóch twarzy. Był człowiekiem silnych przekonań. Wiecie, my czasami lekceważymy to. Mamy uśmiech, kiedy do kogoś się witamy, odwracamy się i później go obgadujemy. To jest nieprawość. To jest nie, taki człowiek jest nieprawy w oczach Bożych. Nie jesteś prawy. Daniel był prawym człowiekiem. Nie pozwolił sobie na zazdrość tych dwóch, z którymi rządził, tych dwóch pozostałych, tam jest napisane z powodu zazdrości, bo Król chciał wywyższyć Daniela i chciał go uczynić odpowiedzialnym za wszystko. I tam ci zazdrości. Szukali i zrobili, wykopali dół pod Danielem, żeby go tam wrzucić. Ale, moi drodzy, szukali haków na Daniela. Nie mogli znaleźć niczego, co dotyczyło jego sumienności w pracy, służbie dla króla, służbie dla ludzi. Niczego, tam nie było żadnej podpisanej fałszywej faktury. Tam nie było jakieś pod stołem coś dane. Nie. Daniel był prawy. Był uczciwy we wszystkim, a Bóg go niesamowicie honorował i błogosławił. Pamiętam, nie pamiętam, wiem, jeden z braci, który prowadził firmę, on, ta firma funkcjonuje fantastycznie. Kiedy zaczął pracować, kiedy zaczęła ta firma się rozrastać, on usiadł przed Bogiem i powiedział: Panie, to wszystko jest tak zabójcze. I podatki, i zusy, i to wszystko. Ale ja chcę być uczciwy przed Tobą. I chcę w sposób uczciwy prowadzić moją firmę. I wiecie, zaczął tak robić, a Bóg zaczął go błogosławić. I dzisiaj zatrudnia ponad 20 ludzi. Ma przedstawiciele, przedstawicieli z Anglii, bodajże Francji i Niemiec, którzy tam są. Tylko dlatego, że postawił na. Uczciwość, na prawość. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Człowiek prawy to jest człowiek, który zachowuje się właściwie, kiedy nikt go nie widzi i nie słyszy. Jest prawy, bo wie, że Bóg go widzi. On zdaje sobie sprawę, że jest przed obliczem Boga, czy ludzie są obok, czy ich nie ma obok. Integralność. Prawy człowiek jest integralny, nie jest dla jednych taki, dla drugich inny. Nie jest obłudny i zakłamany. Jest integralny w swoim charakterze, w swojej postawie. Potrafi znieść konstruktywną krytykę. On się tego nie boi, bo jemu zależy na tym, aby podobać się Bogu. Jeżeli ktoś coś dostrzega i w miłości mówi mu, słuchaj, to nie jest dobre. To on pomyśli, jeśli trzeba zweryfikuje, bo jest prawy. Integralność nie jest doskonałą bezgrzesznością, bo też upadamy wszyscy. Ale wiecie, to jest ta troska o to, aby to, co jest wewnątrz, było na zewnątrz, a to, co jest na zewnątrz, wiadomo, że to wypływa ze mnie. Nie jestem obudny, zakłamany. Człowiek prawy, mający silną, silny charakter, jak Daniel, jest odważny. Jest odważny. Został wrzucony Daniel do Jamy z głodnymi lwami. One naprawdę były głodne, bo później nad rankiem wszyscy się dowiedzieli, że to nie była jakaś taka sztuczka. Ale prawość prowadzi nas do odwagi. Bez względu na koszty, ja chcę podobać się boku. Nawet jeśli mam życie oddać, ja chcę podobać się boku. To jest coś wspaniałego. Czy twój Bóg, popatrzcie, ten pogański król Dariusz był pełen podziwu dla Daniela. On, roz, on widział, że jak Daniel służy Bogu, jak Daniel jest czysty, jak Daniel jest prawy. I nagle zorientował się, że wpadł w pułapkę przez tych swoich doradców, ale nie mógł już nic zmienić. Czy twój Bóg, Danielu, mógł cię wyrwać, mógł cię uratować? I tam słyszy: Królu żyj wiecznie. Bóg posłał anioła. Zobaczcie, i co się stało z nieprawymi? My wiemy. Wykopali dół, i sami w niego wpadli. Kto pod kim? Dołki kopie. Prawda? Czasami próbujemy podkopać czyjś autorytet, dobre imię. Swoim językiem nie zdajemy sobie sprawy, że stajemy w rzędzie nieprawych ludzi. Plamimy, niszczymy swój charakter, a Bogu zależy bardzo na Twoim i na moim charakterze: aby był prawy, aby był święty, aby był czysty. Drodzy, Daniel wyszedł z tego całkowicie zwycięsko. Daniel potwierdził swoim życiem, że to nie były tylko słowa, że Bóg dla Niego jest najważniejszy. On za to wyznanie, za to przekonanie, za to co było prawdą Jego życia oddał, był gotów oddać życie, prawda? Pamiętam, jak uczyłem w szkole? I pamiętam, Studniówka, chyba to tak było, nie wiem, jakaś tam była. Musiałem być jako opiekun. I wiecie, nagle kilku z nauczycieli poprosiło mnie na zaplecze. No i wiadomo, ja sądzę, że byli zdumieni, a ja mówię, ale ja nie piję. Ja nie piję. Wiecie, ktoś może powiedzieć, jeden nie zaszkodzi. A cóż to takiego? Ale ja wolę trzymać się zasad. Bożych zasad. Chcę, żeby ludzie nawet pośmiali się ze mnie. Ale ja wiem, że robię to, aby podobać się Bogu. Może mała rzecz. Tam wyniknęła później jeszcze większa. Ale czy... Masz silne przekonania w Bogu? Czy masz prawdę, której się trzymasz? Czy jesteś wierny? Czy jesteś prawy? Bo to, co wychodzi z naszych ust, to jest, to jest tylko coś, co na zewnątrz pytanie, czy to jest prawdą odnośnie mojego życia. Dlatego jest napisane: bądźcie świętymi w całym Waszym postępowaniu. Świętymi bądźcie. Miłujcie się. Paweł, apostoł Piotr, tutaj tak pięknie, tak pięknie pisze: skoro dusze wasze uświęciliście pr przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich. Jak? Czytacie to, patrzycie do tekstu, jak tam jest napisane? Umiłujcie czystym sercem jedni drugich chłodno. Tam jest napisane takie słowo gorąco, gorąco, gorąco. Czyli ta Boża miłość potrafi mi patrzeć na kogoś, kto mnie nawet zranił. Nadal z miłością. Nie jestem od tego zwolniony w tym momencie, ale mogę patrzeć z miłością. Objawiła się łaska Boża. Nad Tobą i nadem. Zostaliśmy wyzwoleni od grzechu, oddani, aby służyć Bogu. A teraz powinniśmy wydawać owoc świętego życia. Po co? Bo jest cel przed nami. Osiągając cel, zbawienie jak to tam jest napisane żywot, wieczny, tak? Jak to pisze Paweł w liście do Rzymian. A za cel żywot wieczny macie pożytek, wiecie, jest ogromna korzyść ze świętego życia, wieczna korzyść, wieczna korzyść, a macie korzyść w poświęceniu, w życiu w uświęceniu, w prawości, a celem jest życie wieczne. Halleluja. To Bóg położył przed Tobą i przed nami, a my teraz w nadziei oczekujemy na przyjście Pana, aby być już z nim na wieki. Tylko trwajmy w tym, czego on nas naucza. Trwajmy, bierzmy na serio to słowo, które on do nas kieruje. Niech jego imię będzie uwielbione. Amen.